Tydzień temu mówiłeś, co byś zrobił z psami, co się nie spodobało słuchaczom. A co bym zrobił z psami? Ja już nie wiem, czy byś zjadł psa, czy by coś byś mu zrobił. Ja już jadłem psa w Poznaniu, człowieku, na akademiku. Nie słyszeli państwo tego. Zaraz uszanowałem kulturę mojego przyjaciela Ksoma, który był na dziennikarstwie i przyjechał z Laosu. I laurkę mi napisał po laotańsku, mam ją do dzisiaj, nie wiem, co tam. Ganialiście po Poznaniu, złapaliście psa i sobie go upiekliście na ruszcie. Nie. Kupiłem ze schroniska i dostałem order. Nie. 120 zł. Boże, naprawdę nie masz się z kim przyjaźnić, po prostu... Pies jest przyjacielem człowieka. No dobrze, ale Ksom, chciałem go na chrześcijaństwo nawrócić, on miał jakieś tam swoje ale święto. Ale kogo, psa?